Tu nic nie ma na tym kanale. Wiem, co pooglądamy. Na szybko, bo i tak już oglądamy długo. Pooglądamy gadżety z AliExpress. O! 30 przydatnych i ciekawych gadżetów z AliExpress. No! I to jest do oglądania na YouTubie. Spartiatics! Yeah, boy! Ale już zabieraj mi te pieprzone zegarki z ekranu. Zaczynamy. Pamiętasz dawne czasy, kiedy każdy chciał mieć przenośną konsolę? Kultowe Game Boye wracają. Przed tobą nowa konsola Retro 3.0. Możliwość podłączenia i gry na telewizorze, kompaktowy design w połączeniu z wytrzymałą baterią czynią z niej idealnego kandydata na długopis UV. Jedno narzędzie, które oczyści każdy napój z bakterii i wirusów. Szybki, lekki, łatwy i skuteczny. Idealne na kemping, wycieczki w górę. Ale po co czyścisz jedzenie kota w dupę i te rzeczy? Przecież tego do mordy nie wkładasz. Wystarczy chyba umyć ręce po używaniu tego gówna wszystkiego, a nie kupować jakieś gówno pieprzone, niepotrzebne. Czy do użycia w domu i pracy. Dla frajdy? Już widzę, jak dla frajdy zapieprzasz po domu i czyścisz każdy w dupę mebelek jakimś gówno ultrafioletem. Ale frajda przy tym, już lepiej kurze powycieraj. Pa, to jedno z twoich marzeń? Ten kompaktowy gadżet pozwoli ci się cieszyć spa w dowolnym miejscu i czasie. Ale jest coś takiego w Polsce. Masz już dość nudnych, starych zegarków? Każdy wygląda tak samo. Styl tego zegarka odwraca o 180 stopni mechanizm zegarowy. Powstał pierwszy na świecie magnetyczny zegarek, który dodatkowo przyciągnie wzrok każdego w twoim otoczeniu. Przyciągnie wzrok, żeby zapytać, o, ale fajnie, masz to po tym, jak już puściłeś bańki z tego gówna, to sobie na rękę to założyłeś, tylko pasek dołożyłeś do tego gówna, debilu pieprzony? Że ten zegarek wygląda jak gówno. To wygląda, jak były te bańki do puszczania i na górze była gra, co kulka lata i musisz do dziury trafić. Po obręczy pojechać. No nie wiem. Nie wygląda dobrze. Następny zegarek, wiesz jaki jest? Jak zdrapywałeś w dupę skubusia do picia, żeby kropki połączyć we wzorek. Następny zegarek taki wymyślą Chińczycy. Już niedługo na AliExpress. Powyższe lampki nadadzą twojej wannie. Nie, no zaraz znowu dostanę bana na YouTubie, bo dzieci są na ekranie. Ja pieprzę! Znowu mi coś zdejmą, teraz Twitcha. Nie wytrzymię, naprawdę, no nie wytrzymam. Humoru. Ale uważaj. Zabierz te dzieci. Ci nie uzależniają i znacznie przedłużają kąpiel. Kochasz pracę w ogrodzie? Akumulatorowe nożyce to przenośne narzędzie, które ułatwi każde ogrodowe zadanie. Akumulator litowo-jonowy 3,6V jest ładowalny i wytrzymały. Elektryczny napęd nie wymaga oleju ani paliwa, dlatego jest przyjazny dla planety. Ale co wymaga? Prąd? A wiesz, żeby ten prąd był, to jednak trzeba trochę... znaczy kolego? A many wymaga, rozumiem, many po prostu. Planety. Co ty się robi, many? Go potrzebujesz, aby ścinasz rośliny, jesteś przyjazny dla planety. No wychodzisz na zero, bo chociaż maszynka nie zatruwa. A to jak skorpion robotyka z Mortal Kombat. Robotyka, która rozwija się niezwykle szybko. Równie szybko rośnie bezrobocie. Aby zapewnić twojemu dziecku dobrą przyszłość i oczywiście dobre zarobki, ten robot w tym pomoże. Jak? W prosty i zabawny sposób nauczy dziecko programowania i techniki. Świetlana przyszłość gwarantowana. Co? Producenci pojazdów RC cały czas tworzą... Nie wytłumaczył, po prostu. Ten robot nauczy twoje dziecko, jak robić 50 koła miesięcznie. Po prostu te kup się nie pytaj. Coś nowego i dopasowana guma pozwolą ci uzyskać precyzyjne golenie za każdym razem i to bez niczyjej pomocy. No, jedyne osoby, które nie skorzystają z tego gadżetu, to prawdopodobnie fryzjerzy. A mógł po prostu donicę na łeb nałożyć. Byłoby za prawie za darmo. Męczy cię ciągłe odkręcanie i zakręcanie butelki wody, aby się napić? Dlatego powstała ta ergonomiczna pomoc. Problemy pierwszego świata. Nie mogę. Męczycie odkręcanie butelki z wodą? Nie jest dobrze. Pompka. Połóż szklankę, a woda automatycznie zacznie się lać. No wypieprzę już z tym barkiem, no, w piłkę grać. Styl retro, reprezentowany przez ten zegarek w połączeniu z metalową kasetą, to prawdziwa designerska mieszanka. Wygląda jak rekwizyt z filmu. Wyobraź sobie, jakiegoś. Jakie wrażenie wywarłby na twoich znajomych. No to jest retro chyba z Warhammera.
Chyba chłopu się popieprzyło. A co gdyby zamiast klucza dom otwierać również odciskiem palca? Produkt ten nie tylko pozwoli zabezpieczyć dom takim od... Magazynek ze zwykłej butelki to pewność, że nie braknie ci amunicji. W przeciwieństwie do zwykłych sklepowych podróbek. Ale sobie wymyślili biznes, że zawsze były pistolety na wodę, które miały już ten magazynek, po prostu się tam lało wodę. Trzeba było odkręcić, nalać wodę. Ale biznes mówi chłop tak, sprzedam to samo, tylko zabiorę te magazynki i powiem im tak, mogą butelkę przykręcić. I jeszcze w ogóle cenę podniosę, ez? Prościutko zarabianie pieniędzy na debilach. To za gówno pokazuje? Zdarzyło jakie gówno? Się, że fajne rzeczy. Powerbank rozładował się w najmniej oczekiwanym momencie. Rozwiązanie, które widzisz, pozwoli ci naładować telefon w każdym momencie. Działa na energię słoneczną, ale jest w tym wszystkim jeden haczyk, pamiętaj. Koniec z wymówkami, że nie odebrałeś, bo ci się rozładował telefon. Ale są gówniane rzeczy. Mój kolega miał kiedyś powerbanka właśnie z takim tym, żeby słońce ładowało. Ale to jest gówno totalne, naprawdę. Nieużyteczna rzecz. Na powerbanka, mówię. Masz powerbanka ładowanego na prąd? Najprościutko. Projektant, architekt, każdy, kto pracuje przed komputerem, doceni uniwersalność dostarczaną przez ten produkt. Koniec z bólami pleców czy szyi. Ustaw go jak chcesz i pracuj wygodnie jak nigdy wcześniej. Kupisz tylko to gówno z AliExpress za $50 i będziesz mógł bez problemu 16 godzin dziennie siedzieć przed komputerem. Nie ma problemu. Wiadomo, to wszystkie problemy załatwia, jest? Miało być 30. To było 30? Dobra, to teraz 50. Cześć. Tak, pokczamp na czacie. Oprócz okulary do czytania z wbudowaną mini latarką LED po obu stronach. Przydadzą się również do majstrupy jak górnik. Nie mogę. Targowania lub piwna klamra do paska. Czasami po prostu trzeba dać odpocząć naszej zmęczonej ręce. Zakręcone słomki. Świetny gadżet, dzięki któremu każda uroczystość będzie wyjątkowa. Ja, ale wyobraź sobie, ile ty musisz ciągnąć tą słomkę, zanim to dojdzie ci do tej mordy. To zdechniesz prędzej w dupę z pragnienia. Strzywacz ogrodowy. Nadaje się do spinania oraz związywania w pęczki roślin. Sprawdzi się w przydomowych ogródkach, działkach oraz dużych plantacjach. Delikatny dla roślin, nie. Czy takie rzeczy się da kupić w jakiejś Castoramie czy coś takiego? To jest stara rzecz. Chyba, że to jest tanie z AliExpress, to inna sprawa. Obsługuje się go dzięki tej drukarce, szybko i cicho wydrukujesz praktycznie wszystko. Zarówno zdjęcia, jak i rysunki, a także listę zakupów czy naklejki z opisami. Ale jaka jakość, to co ty chcesz tu wydrukować? Spalaj kalorie i buduj siłę dzięki tej desce do pompowania. Na pewno będzie fajna do treningu siłowego i kondycyjnego o całkowitej sile ciała. Sprzęt przenośny, prosty jutro montaż u testerki i przechowywanie. Kolory odpowiadają za ćwiczenia na poszczególne partie. Na pewno te osoby taką masę mięśniową zbudowały na jakimś gównie z AliExpress. To oczywiste, że tak było chyba. Wykonany z metalu, co gwarantuje, że jest on właściwie niezniszczalny. Idealnie nadaje się do postawienia na kominie. Jest niezniszczalny. Z adamantium go w dupę zrobili Chińczycy. No ja pierwsze. Praktyczna torba próżniowa, dzięki której ochronisz swoje ubrania przed kurzem oraz zabrudzeniem. W torbie przechowasz ubrania, które po spakowaniu zajmą mało miejsca. Chronienie ubrań przed kurzem. Przecież no to wyrzuć, jak nie masz ochoty tego nosić. No wyobraź sobie, że teraz wyjmiesz z tej torby, to będzie tak zapieprzone, ugniecione, że ja pieprzę. No, teraz się pieprzyć z tym w to wprasowanie i tak dalej. Jezusie. To już lepiej po prostu, żeby się trochę zakurzyło. Zrobić tak. I już możesz iść. Chyba lepsze, nie? Dzięki temu szczoteczki będą zawsze czyste i odkażone. Można też nie mieć zębów w ogóle. Maska do terapii fotonowej. Technologia z wykorzystaniem fotolecznictwa LED polega na działaniu na tkanki światłem o wybranej długości fal. Do wyboru 7 różnych. Dokładny opis znajdziesz na aukcji. Co to robi? To usła trądzik? Cyberpunk. Ciekawe, czy to serio działa, bo jest wlój ludzi, co mają trądzik, który po prostu zniknie z wiekiem, ale mają. I co, i teraz będą kupować jakieś gówno, bo naciągają na siano? Trochę wątpię szczerze, że to działa tak jak na filmiku, gdzie chłopu całkowicie znikła ta charakteryzacja, co mu zrobili przed nagraniem. Także no trochę takie naciąganie na pieniądze dzieciaków.
Na AliExpress znajdziemy przeróżne śmieszne pendrive'y i jednym z nich jest ten piesek. Kiedy tylko podłączycie go do złącza USB, nie tracąc czasu, zaczyna robić popularne brzuszki. Pomęczą... Co on robi? No nie wiem. W tym dniu na pewno docenisz jego rozśmieszające właściwości. Wygląda jakby troszeczkę coś innego robił. Psy są znane z tego, że tak robią. Nie nazwałbym tego brzuszkami. Walizka i hulajnoga w jednym. Można ją ciągnąć za sobą na kółkach, ale wystarczy jeden ruch, by rozłożyć hulajnogę i wszystkich na lotnisku zostawić w tyle. Jakiś biznesmen zapijał się na hulajnodze z torby. Na pewno takie coś kupią te chłopy, co im zależy na wizerunku bardziej niż na w dupę wszystkim. Kolejny gadżet to przyrząd do ćwiczeń ramion. W zestawie posiada trzy taśmy o różnym poziomie oporu. Dzięki nim dostosujesz swój trening do odpowiedniego... O, pelikany ma jak testerka diet, pamiętacie? Na hula hop trenowała. Ale gówno pieprzone, naciągają ludzi na wszystko. Kiedyś były takie pasy mango, co ci miały zrobić sześciopak. Teraz jakieś gówno, co ci ma zrobić łapy jak pudzianoski. Nie mogę, co oni jeszcze wymyślą w przyszłości, jak myślicie? Pewnie takie coś wymyślą, że patrz. Powiedzmy, że to będzie tak wyglądało, ale może inaczej, że masz takie urządzenie i robisz tak, stawiasz to przed sobą i siedzisz i wszystko za ciebie robi. I dadzą na reklamę chłopa, co jest taki dopieprzony i powiedzą tak, on trzeci rok na tym ćwiczy, bez żadnych wspomagaczy ani nic, po prostu to kładzie przed sobą i zobacz jak wygląda, kup to za $100. I pewnie kupią. Bezprzewodowa golarka do pleców, ogólnie do usuwania włosów. Co to było? Dla wilkołaka i ten? To są plecy chłopa? To są plecy chłopa? Nie? Znacie kogoś z takimi plecami? Serio napiszcie, jeżeli macie takie to no, trudno, no przegrałeś w loterii genetycznej trochę, ale no co zrobisz, ale no nie wiem. Twój stary takie ma? Ty masz takie? Co ja za gówno widzą pokazuję? Golarka do pleców dla wilkołaka. Tu składane niczym akordeon. Lekki stołek. Możemy go zabrać wszędzie tam, gdzie zwykle nie ma miejsc siedzących. Na przykład... O kurde, stołek. Nie no. Nie mogę. Ze stołkiem zapieprzasz wszędzie, jak ze torbą. Dobra, dobra. Chroni przed pryskaniem podczas miksowania lub blendowania. Otwór dopasowuje się do wszystkich tradycyjnych modeli mikserów oraz blenderów z jednym lub dwoma mieszadłami. Oni znajdą każdą potrzebę, jaka jest w ogóle, nawet sobie nie wyobrażasz. Każda potrzeba, która jeszcze nie istnieje, już na każdą Chińczycy wymyślą jakiś sprzęt, żeby ci ułatwić życie. No ja pieprzę, o co chodzi? Chłopie, w dupę, to się dzieje. Ty zawsze, na wszystko co jest, potrzebowałbyś sprzętu i jeszcze potrzebowałbyś sprzętu na sprzęt, który jest potrzebny do czegoś, co ci nawet nie było potrzebne. Chore. Pistolet masujący, który jest hitem za oceanem. Ostatni gadżet to nóż z 7 ostrzami. Dzięki... Nie mogę, w dupę. Naprawdę jest ci to potrzebne? Boże, co, o co chodzi? Tak? Jeszcze nóż. No, nożyczki, nóż, luj tam, to samo. Strzami. Dzięki nim można dziecinnie łatwo, jednym cięciem rozciąć warzywa czy owoce i wykonać z nich dekoracje, albo po prostu. Widzisz te wióry z szynki? To jest dekoracja. No. Trochę jak żarcie dla kota. Dajcie znać w komentarzu. 43 jeszcze? No to jest 15, to jest 10 minut w sumie. 10 minut, bo skipniemy reklamę Letni Shops pewnie na początku. To jest 10 minut filmik. Opakowania elastyczne w kształcie słoików. Jeśli jesteś tradycjonalistą i lubisz słoiki, to ten produkt na pewno cię zainteresuje. Możemy wybierać spośród wielu kolorów, jak i pojemności. A co za wspólnego ze słoikiem, poza tym, że ma wzór słoika? Co? Nic. No to na co to ludziom, co lubią słoiki jest? O, masz rację, tylko to jest co innego, bo na przykład fani anime kupują sobie poduszki z tymi postaciami z hentajów. I tylko, że to jest trochę co innego, bo jednak fan słoików raczej nie będzie walił do tego ala słoika.
A jednak fani anime to... Przemilczmy ten temat. Czasami słoik chwyci tak, że ani go tak, nie, ani to go otwieraczka tak nie pewnie. Otworzymy. Znalazłem takie narzędzie, które bez problemu dopasujemy nie, do różnych tak. wielkości to nakrętek inna niż i się to, co z nimi widziałem. Rozprawimy. Jest małych rozmiarów, więc nie zabierze też dużo... Gówno, ponieważ ja wam powiem za darmo sposób. Jeżeli nie możesz serio otworzyć już słoika i nawet stary nie może i nawet wujaszek nie może, to robisz tak, że jak masz słoik, to w szczelinę od dołu wkładasz nóż i podważasz parę razy pod różnymi tymi i w końcu puści, tak będzie. No i wtedy sam odchodzi. To nie jest trudne, to nawet jak nie masz w ogóle siły, to możesz to zrobić. Patrzę ci gówno z AliExpress. Drugi zaś jest dla białego lub czerwonego trunku. Dla kogo? Bo jak wiadomo, tymi zdarza nam się poplamić przykład mama, która ma dość przykrych zapachów z lodówki. Wsypujemy do niej sodę oczyszczoną, która ma właściwości pochłaniające zapachy oraz neutralizuje kwasy i wkładamy do lodówki. Produkt ma zapasowy wskaźnik, który informuje, czy jest czas, aby wymienić zawał. Ale to oni sprzedają sodę, czy co? Bo przecież to można do zwykłej miski, to jest stary w dupę trik. Do miseczki stawiasz z tyłu, już nawet nie widać. Po co takie gówno mają ci sprzedać? Narzędzie do krojenia arbuza. Ta krajalnica do arbuzów jest wyposażona w automatyczne ostrze tnące. Wystarczy wcisnąć narzędzie do cienia. Ja to zawsze jak mam arbuza taką połówkę, to se łyżką wyjadam jak z miski. Po co to kroić? Może mi ktoś powiedzieć? Łyżką se tak ojesz. Jest. Słabe, a nie do zawni? Przydatne, automatyczne mieszadełko do zup czy sosów. Wkładacie je do garnka lub innego naczynia. Nastawiacie wibrację i spokojnie odchodzicie od kuchenki. Ułatwi posegregowanie. Chińczycy już, żeby więcej rąk do pracy było, duchy ściągnęli. I ci mieszają zupę. Nie mogę, jest dobrze, trzeba przykład z nich brać. Uniwersalny nóż, zapewniający precyzyjne cięcie jednym ruchem. Możesz go używać do krojenia warzyw. Nóż wymyślili. Nieźle. W końcu ktoś wpadł na to, żeby czymś kroić w tej kuchni, nie? W końcu. Dziękuję wam, AliExpress. Naprawdę. Boże, w końcu będę mógł kroić w kuchni normalnie. Do tej pory rozszarpywałem chleb, no bo jak krojonego nie było na sprzedaż. To szarpałem chleb i jadłem. Na pewno zaoszczędzi to bólu nadgarstków. Bóle nadgarstka od dupy krojenia szynki na chleb. Chwytak z antypoślizgową gumą. Niezbędny w kuchni, gdzie meble wiszą wysoko i musimy wskakiwać za każdym razem na stołek, aby dosięgnąć jakiegoś przedmiotu. W sumie... Cześć, co ty pieprzysz? Poczekaj, jeszcze raz chcę zobaczyć tą rzecz. Szuflać. W sumie przyda się nie tylko w kuchni, ale wszędzie tam, gdzie nie możemy... nie sięgnąłby. ...dostać zasięgiem naszych rąk. On ma kółka w tej szafce. Zrobiłby tak? I nawet siły by nie wkładał, żeby przesunąć. Ale lepiej było kupić jakieś gówno. Przykrywka próżniowa dla odkładających obiad na później. Wystarczy przykryć nasz posiłek na talerzu i nacisnąć górną część pokrywy. I tak oto nasz posiłek zachowa świeżość oraz aromat, a my będziemy mogli go zjeść kiedy... Jeszcze ciepły, z lodówki wyjął, przykrył, schował do lodówki, wyjął, zjął jeszcze ciepłe. Takie to jest dobre z Chin. Gdy tylko najdzie nas ochota. Podstawka umożliwiająca jednocześnie podgrzewanie dwóch posiłków w mikrofalówce. Zaoszczędzimy dzięki temu czas. Poczekamy tylko jeden raz. Służy również jak... Na mikrofali to jak do piekarnika, na 30 minut się wkłada. Prawda? Że czas oszczędzać na mikrofali. Nie mogę. Następne, co będzie reklamował ten chłop, to klawiaturę ze skrótami od razu. Będzie tak, cyby na klawiaturze przycisk, syby na klawiaturze i tak dalej. Luj, czasu trzeba oszczędzać w dzisiejszych czasach, wszystko tak zapieprza, skróty na klawiaturze, no. Jako przykrywka, dostępna jest w trzech kolorach. 12 pracowitych mrówek nada twojej imprezie wyjątkowego charakteru. Świetnie i bardzo oryginalnie prezentują się na talerzu, stole czy tacy. Mrówki się dobrze prezentują jako ozdoba? Bo w dupę jak mieszkasz w jaskini. No nie wiem. Może u Magikala na stole byłoby dobrze, bo nawet to by wyglądało lepiej niż to co tam jest, ale
No, u normalnego człowieka na stole, to ja nie wiem, czy by dobrze to wyglądało. Temperówka do warzyw. Idealna do przygotowania. Najpierw, chłopie, nóż okrągły, nie wiadomo po co, potem pazury Wolverina do cięcia kurczaka, teraz temperówka do warzyw. Back to school jest chyba robione podprogowo, wiecie? To już wszystko na dziś z gadżetu. Panie Korwinie, czy to pan? Ale jest tak, że tak, dla przyjaciółek, które mieszkają... Unuzulał? Nietypowe mam. Ale jest tak, że tak, dla przyjaciółek, które mieszkają... Unuzulał? Nietypowe mamy... No, już mi się ten film przypomina, co kastuje spele Korwin. Fajny szacik. Husaria! Mamy znowu szansę...